Kolejna omawiana sekwencja zaczyna się z kontry do single lega. Oskar, łapiesz. Jeżeli przeciwnik wybrał waszą nogę, sklejamy się do niego jak najbliżej. Jeżeli ma pas, chwytamy za pasek. Jeżeli nie ma albo ma luźno, sklejamy się do niego jak najbliżej. Kolejna ważna rzecz. Noga, na której stoicie, nie zostaje w tym miejscu, tylko będzie się delikatnie przesuwała hop, do przodu. Będzie doskakiwał. Hop. I naciągamy go na siebie. Lądujemy w takiej pozycji, gdzie jego ręka jest pod waszą nogą. Wasza noga jest pomiędzy jego nogami w takiej półgardzie. Po kontrze na obalenie znaleźliśmy się w półgardzie z góry. Zależy nam, żebyś teraz znaleźł się w pozycji bocznej. Zjeżdżamy nogą z przodu nad przeciwnikiem, ręka wchodzi pod jego szyję. Lądujemy w pozycji bocznej, klamerka jest zapięta pod jego barkiem. Wasz bark daje presję na jego żuchwę. Znajdujemy się w pozycji bocznej, przeciwnik chowa rękę pod waszą szyję, bum, podbija, chowa rękę pod pachę, tak jakby chciał się skręcić do żuchwy. W tym momencie zatrzymujemy go, przechwytujemy rękę jak do kimury, przechodzimy nogą nad głową i skręcamy się do dźwigni prostej na staw łokciowy. Atakuj dźwignią prostą na staw przeciwnika. Hop, partner wykręca się, ucieka do pozycji bocznej. Hop. My w tej pozycji nie rezygnujemy z chwytu nad ręką. Skręcamy się na bark, jakbyśmy chcieli uciekać do żółwia. Odbijamy się z nogi. Hop. I lądujemy w trójkącie.